a później jazz, który się już fantastycznie skumulował na naszym najpiękniejszym festiwalu świata, więc do późnych godzin nocnych będzie się bardzo dużo działo. Także dzisiaj przypominam, rusza scena Viva Cultura od godziny 16. O godzinie 20 tradycyjnie polecimy z naszą audycją. Zaraz będzie ciemno z pola. W poniedziałek już była pierwsza audycja, a więc będziemy zdawali takie relacje, będziemy wam o wszystkim opowiadali. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie, ten deszcz może się jeszcze pojawić dzisiaj wieczorem, ale nie pękamy, nam to nic nie robi, ale dbajcie o siebie, dbajcie o nasz regulamin. Pamiętajcie, że mówimy wam cały czas o tym szkle, to jest dla waszego bezpieczeństwa. Generalnie nic się nie dzieje złego, policja i wszystkie służby profesjonalne nie mogą się was nachwalić. To jest coś niesamowitego, w jakim państwie żyjemy, ale wszyscy nie mogą się was nachwalić tej serdeczności, którą macie do ludzi, którą macie do innych, a więc można powiedzieć, że chętnie byśmy się z nią podzielili, z Białymstokiem i w ogóle ze wszystkimi miastami w Polsce, bo tu po prostu jest cudowna atmosfera. Jeszcze raz gorąco was witam! A przed wami nasi pierwsi goście, Janusz Kondratiuk, Bożena Stachura. Zapraszamy tutaj. Wielkie brawa dla mistrza. I prowadzący, moi drodzy, Michał, po prostu Michał, który będzie rozmawiał. Onet jest razem z nami. Ja tylko powiem dla formalności. Razem z wami podczas ASP jest Seba. Seba, pokaż swoją twarz. Bo to jest on, który będzie razem z wami, geograf jest też. Wielkie brawa dla odwagi. I zostawiam was ze wspaniałymi artystami. Bądźcie dla nich serdeczni, bądźcie dla nich mili. Są pierwszy raz u nas, w związku z tym muszą wyjechać z ogromną ilością dobrych wrażeń. Dziękuję bardzo, spadam i zostawiam was z nimi. Siemanko! Dzień dobry. Proszę Państwa, zanim zaczniemy, ja proponuję, żebyśmy najpierw zobaczyli, po co żeście tutaj przyszli. Bardzo proszę. Pan jest ten młodszy, tak? Młodszy. Które filmy są pana, które jego? To twój brat. A przecież my zawsze żyliśmy jak pies z kotem. Pan wyjdzie na zewnątrz, my teraz karmimy. Dobrze. Proponuję na początek ostrygi. Widzę, że wracasz do zdrowia. Dzień dobry. Zostaw mnie. Ja wypraszam sobie. Janusz! Janusz! Ja nie wytrzymam. Dzwoń do Igi, niech coś zrobi. Andrzej cię potrzebuje bardzo. Nie mam siły. Wykupiłaś lekarstwa? Oczywiście. Co mam lekarstwa? Każdy ma prawo się pomylić. Andrzejkowi już wystarczy. Polewać mnie. Kochany braciszek, chcesz mnie ubezwłasnowolnić? Na scenie ze mną pan Janusz Kondratiuk, który wyreżyserował film o umieraniu jego brata Andrzeja Kondratiuka. Więc to jest prawdziwa postać. A tu jest druga postać, Bożena Stachura, która grała żonę Janusza Kondratiuka. Więc niecodzienna sytuacja. Mamy artystę, który wykreował film i artystkę, która kreowała prawdziwą postać strofowaną przez Janusza Kondratiuka na planie, tak jak jego własna żona.
Dlaczego pan zrobił ten film? Po pierwsze, nie jest to film o umieraniu, tylko film o życiu. Jest to film o tym, że było dwóch gości, którzy braci, którzy tak się składa, którzy żyli ze sobą jak pies z kotem. Jeden zachorował i potem zabrakło im czasu. Zabrakło im czasu na to, żeby się wygadać, żeby ze sobą szczerze porozmawiać, żeby być ze sobą. I o tym jest ten film, żeby nie przegapiać takich momentów w życiu, że z jakichś błahych powodów ludzie unikają siebie, nie rozmawiają, bo potem jest za późno. No ale jest wieczność, może jeszcze się spotkamy gdzieś tam i zakończymy te nasze rozmowy. To tyle. W żadnym wypadku nie jest to film o śmierci, tylko o życiu. Film co prawda kończy się śmiercią, ale kończy się, jak zobaczycie, jeśli pójdziecie na niego do kina albo zobaczycie go online, kończy się optymistyczną śmiercią. Ale słusznie pan Janusz zauważył, że w tym filmie życia trzymają się wszyscy. Zarówno ten umierający, jak i ci, którzy decydują się wbrew sobie pomóc mu w tym umieraniu. To jest bardzo duży dramat ludzi, którzy nie chcą, ale to robią. Pani Bożeno, dlaczego to robią? Nie usłyszałam pytania. Dlaczego ludzie, którzy nie chcą na początku zająć się umierającym Andrzejem Kondratiukiem, w końcu to robią, zwłaszcza pani jako żona? Przepraszam, ale ja też nie rozumiemy pana pytań, ponieważ jest taka akustyka. Ja zrozumiałam pytanie, dlaczego ludzie, którzy nie chcą. Akurat właśnie w filmie Janusza, w którym miałam wielki zaszczyt zagrać jego małżonkę, wszyscy chcieli. I wydaje mi się, że to jest jakby główne przesłanie tego filmu. Rodzino, po to jesteś rodziną, że musisz chcieć. To nie jest wydarzenie i to nie jest wspinanie się na wyżyny dobroczynności, zająć się swoim najbliższym. I jakby Janusz o tym opowiedział w tym filmie. Ten film nazywa się Jak pies z kotem. Pytanie, dlaczego? Czy dlaczego żyliście jak pies z kotem i potem ten pies z kotem no, idą razem w kierunku śmierci, żyją w kierunku śmierci? Byłem przygotowany na to pytanie, dlatego odpowiem na inne. Przyjechałem tu zaproszony przez Akademię Sztuk Przepięknych i pomyślałem sobie, że jest parę powodów, dla których powinienem wziąć tutaj udział w tym. Pierwsze to jest to, co fantastycznie robicie. Ostatni rok spędziłem w szpitalach, zachorowałem, więc wiem, ile chorzy wam zawdzięczają. Można powiedzieć w zasadzie, że na każdego z członków wielkiej i sympatyków wielkiej orkiestry przypada jeden uratowany człowiek. Ale przyjechałem jeszcze poprosić Jurka Owsiaka, żeby może dofinansował żarcie w szpitalach, bo jest nieludzkie. A ostatni powód, dla którego przyjechałem, biorę poważnie ten tekst Akademia Filmowa. Chciałem z wami porozmawiać o tym, co wiem o reżyserii i o tym, jak się robi filmy. Może to jest ciekawsze niż rozmowa o konkretnym filmie. Wystarczy iść do kina, zobaczyć, każdy sobie wyciągnie swoje wnioski. Co wy na to? No to jadę. Słuchajcie, reżyser to jest świetny zawód. Po pierwsze, dużo się pracuje na świeżym powietrzu. Po drugie, ludzie słuchają i chętnie, jeżeli gościu umie zainspirować grupę, spełniają jego życzenia. Krótko mówiąc, robią fizycznie i w realu to wszystko, co on sobie wyśnił przedtem.
I on się stara, żeby to było jak najbliżej tego jego wizji, a oni też, ale tak, to się tak czasem nie składa. I wtedy są potrzebne jego ingerencje. Można się bardzo pomylić. Niedawno mój kolega reżyser przyjechał na plan, a rzecz się działa na plan filmowy, a rzecz się działa na zatłoczonym przystanku autobusowym. I on wysiadł z taksówki, zobaczył tych ludzi zebranych i zaczął strasznie krzyczeć. Co to jest? Jak oni są ubrani? Kto odpowiada za te szmaty? Zaczął szarpać za rękaw jakąś kobietę, mówić, co ona ma na sobie? A na głowie, to zawołaj się w charakteryzatorkę, przecież co ona ma na głowie, to trzeba zmienić. I tak jak się wykrzyczał, to wreszcie ktoś poczyty powiedział, panie reżyserze, nasi statyści stoją tam, a to są to normalni ludzie na przystanku. Więc trzeba być ostrożny w tym zawodzie, by się nie wygłupić. Ale do rzeczy. Dzisiaj kamery są lekkie, malutkie, każdy może filmować co chce, nawet aparatem telefoniczny i tak dalej, i tak dalej. Wiemy to. Sprzęt lekki, bardzo wygodny i o świetnej jakości technicznej. Ale przychodzi taki moment, że jesteśmy zaproszeni do znajomych i musimy te wypociny oglądać. Straszne, prawda? Zdjęcia z wakacji i to trwa i trwa i trwa. Więc chciałem zacząć od kilku porad dla tych, którzy kręcą filmy, no takie właśnie jak kręcą. To jest szalenie proste. Trzeba tylko myśleć. Może, czy któraś z pań mogłaby mi pomóc? Poproszę panią na przykład, tu na scenę. Przepraszam pana. Brawo. Daleka droga do sławy. Ale tak, wyobraźcie sobie, że jest brzeg morza. Jakieś morze, może czarne, może śródziemne, może bałtyckie. Ja dziękuję za to, że pani się zgodziła. Może tam pani stanie. Będziemy na odległość. No i oczywiście ja jestem ten gość z kamerą, a pani jest, powiedzmy, Niusia, ukochana tego gościa. I teraz on mówi, Niusiu, chono tu, będę cię kamerował. Niusia staje, prawda? A on kameruje. Kameruje gość. I potem to nam pokazuje, ale nic z tego nie wynika. Jeżeli ma troszeczkę poukładane we łbie, to zauważy, że z lewej strony leży jakiś grubas, rozwala się i psuje obraz, ale z drugiej strony jest palma. No więc informacja jest, że jesteśmy nad ciepłym morzem na wakacjach. Już jest lepiej. Mówi Niusiu, przesuń się w prawo. Ostrożnie. O, tu już jest palma. O, no i już mamy, uwaga, kręcę Niusia pod palmą. To już jest początek myślenia. Tu się zaczyna wybór artystyczny. I komponowanie kadru. Grubas został wyeliminowany, weszła palma. No ale tak nudno trochę jest. Więc pada, człowiek myśli i mówi, Niusia, ale zrób coś ciekawego. No. No jak widzicie, reżyseria nie jest taka trudna. Ale są tam pewne prawa. Pierwsze prawo jest takie, że nie ma żadnych praw. Nie ma żadnych zasad. Jest poszukiwanie. Drugie prawo jest takie, że jednak niektóre prawidła są. Bo cóż my robimy jako reżyserzy? Wiecie co? Na kołgu walczymy z płaszczyzną. Bo to nie jest obraz namalowany. Film się dzieje w czasie również. Nie wystarczy namalować. Ktoś sobie stanie, będzie patrzył i podziwiał tak długo, jak chce. Film dostaje jeszcze jeden środek wyrazu, czas.
I teraz chodzi, żeby ten czas, o to, żeby ten czas nie był nudny i do czegoś prowadził, żeby w czasie coś przeprowadzić. I teraz powiedzmy, że Niusia stoi i jest smutna. I ja mówię, Niusia, uśmiechnij się. Już wypełniłem pewien czas, ale teraz można to zrobić inaczej. Niusia, patrz się tam. A teraz wolno popatrz na publiczność i się uśmiechnij. No, trzy, cztery, kręcę. Tak. Ale nie, zrób to wolno. Stamtąd? Stamtąd, tak, wszystko. Kurna, Olek, talent komediowy. Ja mam naprawdę szczęście do naturszczyków. Otóż to, zaskoczyła nas Miusia i jesteśmy jej za to wdzięczni. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, jest jakaś, cofnijmy się 5000 lat do tyłu, jest jakiś kupa kamieni, jakiś iglos kamieni, czy szałas, czy jurta, zakopcone, tam pali się ogień, siedzą kudłaci, troglodyci jacyś, a jeden dziad ślepy opowiada im historię. Wymachuje rękami, krzyczy, ścisza głos i tak dalej, i tak dalej. Mam na myśli oczywiście Homera, który opowiada Grekom o wojnie trojańskiej. Oni mają takie wrażenie, jakby tam byli, jakby uczestniczyli w tej wojnie. Przeżywają to. I jeżeli on to dobrze zrobi, w sposób ciekawy, w sposób nowy, takiego, jakiego oni jeszcze nigdy nie zaznali, nie doznali, to go poczęstują i dadzą mu dobry kawałek tego jagnięciny, który się na ogniu smaży akurat, piecze. Natomiast jeżeli będzie nudził, to go kijem przez łeb przegonią z tej jurty. To samo mamy dzisiaj. Albo jest coś ciekawego, nowego, odkrywczego, albo stare brednie i wtedy sięgamy po pilota i to jest ta nasza pała. Spadaj. Albo wychodzimy z kina. To też jest naszym celem, żeby przytrzymać widzów, właściwie okraść ich z tych 2 godzin. Przychodzą do kina, siedzą 2 godziny, płacą za to i wychodzą zadowoleni. No to jest kradzież fantastyczna czasu tych ludzi. Ale o to chodzi, żeby wyszli troszeczkę inni, to już za dużo nawet, ale o to chodzi też. Ale zadowoleni, że nie stracili tych 2 godzin na próżni, że nie męczyli się, że zapomnieli o swoich troskach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to nikogo już nie trzeba uczyć reżyserii. Ale powiedziałem o tej walce z płaszczyzną. Otóż jak się z nią walczy? Zobaczcie, jak to robią malarze. Najpierw przecież malowano tak, że w średniowieczu, że ważniejsze osoby były większe, a mniej ważne malutkie. Potem odkryto perspektywę. To był początek tej walki o trójwymiarowy obraz. Czy nawet czterowymiarowy dzisiaj z dźwiękiem. Chodzi o to, że w dzisiejszym filmie, w nowoczesnym filmie, kamera stoi po środku. Bo kiedyś było tak na początku kina. Chodź, Niusia, tutaj. I teraz, nie. Ty na to mnie patrzysz, a ja na ciebie. A tu stała kamera. Kamera stała tu z boku. I pokazywała. I teraz ja mówię, Niusia, I love you. I jeszcze, ich nie będzie, ich może być, ale to było też... O. Ale też... To było napisane. To, co napisane, to jest prawda. Więc ludzie brali to wprost i naprawdę. A jak zrobić, że ja kłamię? No to na początku robiono to bardzo prosto. Niusia, ich liebe dich. No teraz tak nie można. I kamera będzie stała przede wszystkim tu, między nami. I pokaże Niusia, ja, my i tak dalej. Albo gdzieś z góry, albo z dołu. Krótko mówiąc, będzie budować przestrzeń za Niusią,
i za mną, i przed mną, a właściwie za wami również. Tak jakby to się działo gdzieś tam, i z boku tu, i z boku tu. W tym pomaga dźwięk, prawda, kwadrofonie, śmadrofonie. I nagle żyjemy w jakimś kosmosie. To jest tworzenie kosmosu, który powinien mieć swoje prawa właśnie. One mogą być dziwne, bo można stworzyć kosmos, w którym ludzie chodzą na czworakach. I wtedy ktoś chodzący normalnie będzie wyjątkowy. Lub odwrotnie, jeden chodzi na czworakach, wszyscy normalni. Ale powinno być tak, że jednak tam, gdzie jest, że jest góra, że jest dół, że jest północ, południe, że widz się orientuje, gdzie co jest, w jakiej relacji przestrzennej to się odbywa. Jeżeli nie, no to jest słabo. To, o dziwo, traci się również siłę wypowiedzi, bo moralność przestaje cokolwiek znaczyć również. To może być moralne, niemoralne, smutne, wesołe, cholera wie co, mieszanka jakaś następuje, pomieszanie praw natury. Więc odtwarzamy tą sferę taką. Właściwie pracujemy, staramy się stworzyć obraz jakiejś kuli i w tej kuli kosmicznej nasze przygody się dzieją. I temu służy wszystko, światło, technika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam mówił o świetle, bo to wszędzie można znaleźć i przeczytać. Co do aktorów. Zbieram nagrody, ale za kogo? Za aktorów. Głównie ten film zostaje nagrodzony za aktorstwo. A ja cholera nie mogę powiedzieć, że nie ma, nie wolno mi tego powiedzieć, ale wam powiem, że nie ma w filmie, w teatrze jest inaczej, ale że w filmie nie ma dobrych albo złych aktorów. Może być tylko zły reżyser. Dobry reżyser i z krzesła zrobi aktora, bo tak go sfilmuje, że jest w stanie być realnie interesujący na ekranie, jeżeli wykorzysta jego dobre warunki. Oczywiście. Brawo. Bożena jest świetnym przykładem. Nie chodzi mi o aktorstwo, tylko ona ma dodatkową zaletę, mianowicie kocha ją kamera. Jak zobaczycie ją tak, no to siedzi Bożenka, fajnie jest, ale na ekranie ta twarz dostaje uduchowiona, coś się dzieje, ta kamera widzi więcej niż my gołym okiem. Jakoś zmienia ją w Monna Lizę. Także już nic nie musi grać. No to jest półprawdy to, co powiedziałem, ale to ze złości, że to oni dostają, a ja za reżyserię nie dostaję. Chociaż aktorzy dostają, jak to jest, no to albo umiem, albo nie umiem. Co wy byście chcieli jeszcze wiedzieć bo istotę sprawy wam już właściwie sprzedałem. Ale jak macie pytania, to dawajcie. Halo, filmowcy młodzi, mówcie. Nie wiem, ale wie pan co, coś jest w ogóle z polskim językiem i z Polakami, że jest cicho. Niech pan zwróci uwagę, że Amerykanin albo Niemiec, jak jest wściekły, to się nadyma jak żaba i buczy, ryczy, jak byk, krzyczy. Polak piszczy. Cholera jasna, pia krew, jak się zdenerwuje, pij, tak idą w górę. Tenorem, czy się polskie kłótnie kończą. To wszystko jest, a język przypomina szelest liści. Więc tu jest też pewna przyczyna tego. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale dźwięk jest coraz lepszy, bo to trzeba jeszcze rozłożyć, że jest dźwięk nagrywany oraz technika odtwarzania. Gdzieś tam po środku często jest błąd, bo w dobrym kinie dźwięk jest dobry. Z polskich filmów też i ostatnio szczególnie młodzi weszli z nową technologią, bo kiedyś starzy dźwiękowcy nie dopuszczali młodych do pracy, aż wymarli. I teraz poważnie, jest jakaś zemsta.
No, dużo o tym myślę. No. Ale jest nieźle. Poza tym, wie pan, są takie filmy, są i filmy, i filmy. Na przykład jest cała nowa technika, już nie taka nowa, swobodnej kamery. Machają tą kamerą strasznie. Jeszcze chciałem przedtem powiedzieć, że ruchy kamery odpowiadają ruchom naszej głowy. Czyli ona ma swoją psychologię, powinna mieć swoją psychologię. Na przykład kamera ze statywu jest spokojna. Kamera z ręki zawsze drży, jest tak jak zdenerwowany człowiek. Kamera może pokazać człowieka tak, może pokazać tak, może pokazać tak, może wjechać na niego, zjechać i tak dalej. Na specjalnej doli wózku może zrobić jakiś skomplikowany ruch, ale w zasadzie nie może nic innego niż nasza głowa na naszym ciele. A tutaj, szczególnie w tych kryminałach, serialach, ta kamera lata bez żadnego powodu psychologicznego. Na lewo, na prawo biegnie, stoi, sapie i dyszy i dmucha. I to ma jeden cel, przykryć słabe aktorstwo. Ponieważ oni się uczą tekstu, grają od razu, to jest nieźle. I dopiero to machanie to maskuje. I to samo tyczy dźwięku. Muzyka wszechobecna wypełnia pustkę. Ma podkreślać, podbijać atmosferę, niby że jest, się robi smutno, bo muzyka smutna gra. Nie zawsze to działa. Także może jest za dużo tego dźwięku bardzo często. I stąd jest wrażenie jakiegoś, jakiejś niedoskonałości. Proszę o pytanie. Halo, panie Januszu, tu będziemy mieli pytania od Woodstockowiczów, od Polenrokowiczów. Dzień dobry, ja nazywam się Gabrysia i jestem z Katowickiej Szkoły Filmowej. Studiuję aktualnie kierownictwo produkcji. I ja mam takie pytanie, ponieważ wróciłam dosłownie wczoraj z planu ze zdjęć i mieliśmy dużo fuck-upów tak zwanych. Czy jakiś taki największy problem zapadł panu po prostu w głowie. W ogóle pani nie... Proszę troszeczkę wolniej i głośniej. Jestem z Katowickiej Szkoły Filmowej. Świetnie. I dobra pytanie szkoła. Jest takie, jakiś taki największy fuck-up na planie, jakiś problem, który był wstępnie nie do rozwiązania, a z czasem tutaj wszyscy ruszyli niebo i ziemię i udało się wszystko spiąć. No miałem problem z niedźwiedziem. Ale niedźwiedź to już był dokładany komputerowo raczej, więc to... Nie, nie komputerowo, to żywy, prawdziwy niedźwiedź. Ale w końcu znaleźli, przyjechał z Czechosłowacji. No, produkcja wpadła w panikę. Ja mieszkam na wsi, więc chłopi uciekli ze z domów gdzieś do lasów. Wybiegli, psy zostały zamknięte, bo niedźwiedź biega po ogródku. Ryzyko i odpowiedzialność, ale on zachował się jak profesjonalny aktor. Zrobił wszystko w jednym dublu, uciekł, poleciał, dobra, dziękuję, skończone. Problem się zaczął później, bo on rozszarpał mi żaluzję pazurami. I zadzwoniłem do firmy, która reperuje te żaluzje. Przyjechali, patrzą i mówią, panie, jakżeś pan to wskurał? Ja mówię, to nie ja, to niedźwiedź. A oni tak na siebie popatrzyli i mówią, chodź Józef, zrobimy szybko i do domu, dziękuję. Wie pani, jak rozwiązać problem? Sprytnie. Na przykład takie problemy powstają, ponieważ mnie się wygodniej tak rozmawia z państwem, że na planie filmowym wydziela się mnóstwo adrenaliny, wszyscy wydzielają. Ta adrenalina buzuje. Co pewien czas dochodzi do konfliktów, musi gdzieś ta adrenalina ujść. Padają straszne słowa i tak dalej, ale są pewne granice. Nie można powiedzieć, ty bez talencie czy coś takiego, ale można po matce pojechać. I potem nikt o to nie ma pretensji, wiedzą, że to było. Tylko, że najgorzej, jeżeli reżyser się wchrzani w to. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Puste studio i ktoś zapomniał młotek na środku. Leży młotek. I reżyser, który się denerwuje i ma problem z następnym ujęciem, dostrzega ten młotek i zaczyna ryczeć. Co to jest? Co tu leży?
co to takiego? No nikt mu nie odpowie, idiocie, że to jest młotek, prawda? Tylko się wszyscy cofają, znikają i on zostaje z tym młotkiem sam, bierze go i kładzie. Zamiast powiedzieć, panie Kaziu, weź pan ten młotek i z nerwów powstają te wszystkie napięcia. Je się dobrze wspomina tak wieczorem przy kieliszku potem, ale tak naprawdę to one powstają z głupoty i z nadmiaru adrenaliny. I o tym trzeba pamiętać i to wszystko załagadzać. Ja będę miała jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda przez pana dobór aktorów? Bo na pewno ma pan drugiego reżysera albo reżysera od spraw castingu, który się tym zajmuje, ale na pewno ma też pan jakieś swoje typy, które pasują panu do roli od początku. Czy kieruje się pan bardziej intuicją, czy znajomością aktora? Czy dopiero jak przychodzi na casting, to dopiero w tym momencie daje pan mu tekst do przeczytania i na podstawie tego pan ich jakoś dobiera? Casting, jeżeli, to na samym końcu. Normalnie robiłem tak, że brałem małą kamerkę i chodziłem sobie po teatrach albo takich jakichś parateatralnych miejscach, klubach miłośników i tak dalej, albo w ogóle po mieście i zaczepiałem osobę, która wydała mi się interesująca. Nakręciłem ją tą kamerką, a potem eliminowałem niektóre postaci, niektórych kandydatów w cudzysłowie i tych pozostałych zapraszałem na casting. I często stosowałem taką metodę, że kazałem im mówić ten sam dialog równolegle, że trzy osoby mówiły. I od razu widziałem, która się przebija, która jest lepsza od tamtych dwóch. To miałem taką metodę, jeżeli można mówić o metodach, ale sam szukałem. Na casting zapraszam tych ludzi, o których już coś wiem, dowiedziałem się, widziałem gdzieś, sprawdziłem i chcę po prostu sprawdzić jeszcze, jak się z nimi pracuje. W zasadzie już zdecydowany, że tak. Jeżeli rzadko się zdarza, żebym zrezygnował po castingu z kogoś, ale się zdarzało. Pytanie do pani Bożeny Stachury. Jak to jest pracować z panem Januszem na planie? Bo to każdy reżyser jest inny i każdy ma inny pomysł na daną rolę. To zanim odpowiem na to pytanie, jak pracowało się z Januszem, to jeszcze nawiążę do tego pytania o casting, bo ja powiem to ze strony aktora. Jest dla aktora zaproszenie przez panią reżyser castingu tylko na takie sprawdzenie, czy się nadajesz, jest często bardzo traumatycznym przeżyciem i wcale nie jest to wpisywane na listę miłych zdarzeń. I właśnie mam takie szczęście, że zagrałam w paru filmach u reżyserów, którzy właśnie tak jak Janusz przychodzili do teatru, oglądali co robimy. Wydaje mi się, że to jest najuczciwsza droga poszukiwania do nas kontaktu, zobaczyć co zrobiliśmy i jak się sprawdzamy w teatrze. Bardzo pamiętam fajną anegdotę, opowiadał kiedyś Jerzy Antczak, który obsadzał noce i dnie i właśnie pojechał do Krakowa zobaczyć się z Jerzym Bińczyckim. Zobaczył go na spektaklu, bardzo mu się spodobał do roli Bogumiła i zaprosił go od razu do filmu, do wielkiej roli. A Bińczycki mówi, pan się myli, ja jestem aktorem teatralnym, niech pan popatrzy, jaką ja mam gębę jak patelnia, ja się nie nadaję do kamery. On mówi, pan się nadaje. Jeszcze bardziej w czasie tej rozmowy się przekonał, że on jest Bogumiłem. I właśnie to najbardziej kocham w reżyserach. I tu odpowiadam na pytanie, jak się pracuje z Januszem Kondratiukiem. On ma właśnie taką intuicję, że widzi człowieka przede wszystkim. Nie musi od razu kamerować, jak tutaj żartował. Ja nie miałam castingu tradycyjnego u Janusza. Byłam filmowana tam przez panią reżyser castingu, ale Janusz mnie wybrał jak gdyby, nie wiem, z pierwszego tłoczenia. No, mogę wam zademonstrować, jeżeli się zgodzisz. Bo ona weszła i śpiewała piosenkę. Zaśpiewa ją. Rzeczywiście na castingu u Janusza miałam 5 rąk i 5 nóg i pani mnie pyta, co lubisz najbardziej?
A ja powiedziałam, że lubię sobie czasem zaśpiewać. I zaśpiewałam mu, ale to tylko kawałeczek zaśpiewam wam. O, oj, tenniceńko, czareleczeńko, ne smuty moje, bileleczeńko. Ryczka kryła się z jeleń rutoju, sztop nie krajala serce smutnoju, sztop nie krajala serce smutnoju. Nie, ale ja chciałem spuentować tę scenę śpiewu z castingu, bo na filmie pani, w filmie pani Bożena gra malarkę, a nie śpiewaczkę. No więc siedzicie sobie spokojnie na castingu, wchodzi ktoś taki, śpiewa nieproszony. Myślę sobie, wariatka, ale jak pięknie śpiewa, no to i grasz, no. Ale on nie jest łatwy na planie i właśnie to, co powiedział, czasem emocje biorą górę, czasem właśnie najgorszy jest czas, że producent pokazuje na zegarek, że trzeba kończyć zdjęcia, a my jesteśmy w rozgrzebanej scenie i wtedy jest ciężko i Janusz wcale nie jest wtedy łatwy i nie ułatwia życia aktorom. No, dlaczego dobrze płaceni jesteście, mam wam ułatwiać jeszcze? Ja zarabiam mniej. Ale jest jeszcze, dzisiaj obowiązuje inny kanon, to znaczy narzucają obsadę producenci i sponsorzy i zawsze proponują ten sam zestaw, Kożuchowska i tak dalej, to znacie, bo nie... tych, którzy grają we wszystkich filmach. Ja mówię, ale dlaczego ci przecież zagrali we wszystkich filmach? Bo proszę pana, ludzie lubią, tak jak mówił Maklakiewicz, tą melodię, którą znają, a tych, co nie, tej, co nie znają, to nie lubią. Ja mówię, w wypadku melodii może tak, w wypadku serialu może też, ale w wypadku filmu fabularnego, czy ja muszę jeszcze raz iść na tych samych aktorów? No ale tak chodzę, ja mówię, zaraz powstało 20 parę filmów, czy 30, we wszystkich grał ten zestaw, a ludzie poszli na dwa filmy, to może nie na to chodzą. No ale wtedy ten sponsor na mnie tak patrzy, że ja nic nie rozumiem, się nie dogadujemy oczywiście. To też tak jest, no. To jest inny klucz. Ja muszę się przyznać, że miałem przygotowaną bardzo, bardzo precyzyjną rozmowę z panem reżyserem, ale reżyser wziął sprawy w swoje własne ręce i wyreżyserował swój własny spektakl. Więc ponieważ odmówił rozmowy o filmie, co oznacza, że po prostu macie obowiązek, żeby go gdzieś zobaczyć, to ja jednak o tym, o czym pan reżyser, pan Kondratiuk tutaj mówi, o zawodzie reżysera. Pamiętajcie, że ten umierający brat, Andrzej Kondratiuk, to był też reżyser, dwaj bracia reżyserzy. I jest tam scena w filmie, która bardzo zwróciła moją uwagę. Kiedy ledwo żywy Andrzej Kondratiuk przyjeżdża ze szpitala, znaczy ze swojego mieszkania do domu młodszego brata Janusza, nie pyta o nic innego, tylko patrzy w okno i widzi jakiś specjalny rodzaj światła i mówi, o, światło w kontrze. Więc moje pytanie brzmi, czy zawód reżysera
to już jest tak bardzo życie reżysera, że już nic innego się nie liczy, nawet własny ból, tylko to, jak pada światło. I tak i nie, to znaczy, proszę sobie wyobrazić, że on przedtem leżał długo w szpitalu, gdzie za oknem nic nie było. Nagle zobaczył drzewa w świetle kontrowym, dlatego to mówi, bo to jest ta różnica. Nagle znalazł się blisko natury, którą kochał zawsze. On zresztą, nie, mój brat był mistrzem fotografowania przyrody. Z tym, że on, jeżeli fotografował liść, czy nakręcił kamerą liść, nie interesowała go tylko estetyka i światło, ale również proces chemiczny. Jak się przyjrzycie na zbliżeniu w jego filmie, tak takiemu listkowi to widać proces osmozy. Tam się płyny przelewają i tak dalej. Ta wewnętrzna, ukryta prawda tej istoty, czyli liścia, go nie interesowała bardziej niż sama estetyka. No, ale tak się mówiło, no przecież oczywiście. Wie pan, tak w domu szewca, czy mówią o butach? No chyba czasami mówią. Dobrze, jak jesteśmy w domu szewca i zaczęliśmy mówić również o historii braci Kondratiuków. Jest być może coś niezrozumiałego w pierwszej scenie tego filmu, kiedy obaj bracia, kiedy są bardzo, bardzo młodzi, właściwie dziećmi są, biegną po stepie. Skąd wyście tam się wzięli? Nie, znowu nie usłyszałem. Skąd się wzięliście na tym stepie na początku filmu? No, jak po wojnie, jak już wróciliśmy do Polski, to wtedy obowiązywała taka formuła fantastyczna na pytanie, bo tam były takie ankiety bez przerwy. I w pracy, i w szkole trzeba było wypełniać ankiety. Kim się jest, co się robiło, co się jadło i tak dalej. I na temat wywózek i tej gehenny w Związku Radzieckim obowiązywała taka formuła. W czasie wojny bawiłem w Związku Radzieckim. Więc nas wywieźli po prostu. Ja się tam urodziłem, a mojego brata miał 3 lata i razem z całą rodziną wywieźli go z Polski na Syberię, a potem trafili do Kazachstanu. Straszny okres, głód, smród, poniewierka. Nie chcę nawet tego wspominać. Ja zresztą niewiele pamiętam, oprócz tej sceny z samolotem. To jest scena, którą naprawdę zapamiętałem. Bo ojca wzięli do wojska i ja czekałem, że on wróci. No i jak zobaczyłem ten kukuruźnik, to myślałem, że to ojciec wraca. Byłem przekonany. No niestety nie. Ale... No po prostu Stalin nas tam zaprosił i bawiliśmy w Związku Radzieckim. Proszę Państwa, ja bardzo zapraszam do tego, żebyście zadawali pytania. Niekoniecznie muszą być tak profesjonalne jak koleżanki, która studiuje reżyserię, ale to jest niepowtarzalna okazja tutaj porozmawiać o człowieku, który jest od Was 3, a nawet czasami pewnie i 4 razy starszy. I on jest w tym miejscu, do którego na pewno dojdziecie kiedyś. I może to Was zainspiruje, żeby usłyszeć, co myśli człowiek, patrząc na Was. Ja też nie jestem młodszy, ale też dużo starszy od Was i patrzę na Was i Wam strasznie zazdroszczę. Boję się takiego momentu, takiego pytania, jak będę odchodził już. Najbardziej mnie zastanawia, co będzie potem, kiedy mnie już nie będzie. Szkoda, że nie będę tego wiedział. O, widzę, że jest ktoś. Witam, mam na imię Andrzej. Ja mam takie pytanie, jeśli chodzi o polskie filmy. Dużo powstaje filmów komediowych na wzór amerykański. Trochę takie chłano. A jeśli chodzi o filmy polskie, takie powiedzmy, jak pan zrobił, jest dosyć duże i są niszowe. Trochę porównuję do filmów rosyjskich, francuskich, kino azjatyckie. Kim Ki-duka jest bardzo, bardzo fajne, wymowne. A wiem, że po prostu z takich tych polskich, które po prostu nie potrzeba dużych słów, jest Ostatni Dzień Lata. Polski film, nie pamiętam reżysera, ale jest po prostu Konwicki, Tadeusz Konwicki. Bardzo rewelacyjnie i jeśli chodzi o pana filmy, jest bardzo fajny przekaz i część osób po prostu szuka takiej prostoty, jeśli chodzi o przekaz, a tu jest przekaz po prostu taki niewymowny.
że po prostu, że trzeba było po prostu go wyciągnąć i mówię, jeśli chodzi o specyfikę, u pana rodziny jest pokazane relacje, powiedzmy, braćmi, a sam po prostu ludzie wywodzą się różnych środowisk rodzinnych, przyjaciół i u pana byłby tak jeden, powiedzmy, z tych takich obrazów pokazany i to bardzo mi się podobało akurat. Dziękuję bardzo. Ale nie zadał pan pytania. No zadał pan, ja zrozumiałem. Chciałem się tylko podzielić opinią. Zrozumiałem, że chodzi panu o sytuację filmów komediowych polskich. Dlaczego tyle chłamu? Wie pan co? To jest tak, że producenci, marzeniem producentów jest zrobienie takiego filmu, jaki właśnie przed chwilą przyniósł zysk. Nie wiedzą, że to się tak nie da. Że po pierwsze zrobią drugi taki sam, tylko gorzej. A po trzecie to w ogóle nie można przewidzieć, czy coś przyniesie zysk, czy nie. Chyba, że ma się tak straszne pieniądze, żeby zainwestować w reklamę. Zresztą w Polsce, chcę panu powiedzieć, komedia nie cieszy się wielkim szacunkiem społecznym. Tutaj szacunkiem społecznym cieszą się filmy poważne, historyczne, fałszujące naszą historię zresztą. Nie tyle fałszujące, co upiększające naszą historię. I ja nie ma takiego odważnego, który zrobi film o powstaniu styczniowym i zada sobie pytanie, co za idiota robi powstanie przeciwko Rosjanom w styczniu, a drugi w listopadzie. W sierpniu też się nie udało. Natomiast niezależnie od pogody. Natomiast będzie dużo bełkotu na temat potrzeby ofiary krwi i biednych łączniczek, które musiały chodzić kanałami, a musiały dlatego, bo im się nie chciało radiostacji sprząc razem. Zapomnieli przed powstaniem, no i nie zamiast przez radiostację się porozumiewać, dziewczyny musiały w gównie chodzić. O tym się nie mówi, to jest tabu. Czyli jesteśmy wspaniałym narodem, poważnym. Humor w ogóle miał zawsze złe konotacje. W średniowieczu był karany. Ja czytałem listę przewinień czeladników i uczniów w różnych gild, tam masaży, szewców i tak dalej, murarzy. Śmiech był karany fizycznie, jakoś niepoważny. Powaga się liczyła. Poczucie humoru, ono rosło przez lata. W tej chwili już osiągnęła bardzo ciekawy poziom humoru przewrotnego, intelektualnego i tak dalej, ale jeszcze w latach 50. ten humor polegał na tym, że się dziadek przewrócił na lodzie i to było śmieszne. Albo, że tam, nie wiem, Hitlerowi nogę obcięło i z tego się ludzie śmieli. Ponury był ten humor. Raczej przypominał wyszczerzone zęby drapieżnika niż człowieka rozśmieszonego. I dalej nie cieszy się szacunkiem, no bo właśnie on odbrązawia. On zawsze robi sytuację niepoważną. I nie buduje tej dziwnej, masochistycznej wspólnoty narodowej, którą jesteśmy. To tyle panu powiem na temat sytuacji komedii. Na przykład moje filmy nie istnieją w żadnej historii filmu polskiego, w żadnej książce nie znajdziecie. Krytycy uznali, że nie warto pisać te komedyjki tamte. A jakieś z szabelką do przodu, tak. No. Prosimy, następne pytanie. Ja mam pytanie jeszcze, wracając do filmu. Jest taka jedna scena, kiedy pada zarzut do pana brata, że ja ci pomagałem za młodu we wszystkich filmach, a ty mi w niczym nie pomogłeś. Zostawiłeś mnie samego ze swoimi filmami. I moje właśnie pytanie na ten temat. Czy to rzeczywiście tak wyglądało z bratem? Rzeczywiście tak wyglądało. Ja chciałem panu powiedzieć, że ja tam nie zmieniłem żadnego słowa, nie dopisałem żadnego słowa, które by nie padło. Znaczy zrekonstruowałem fakty pewne. Sprawa była bardzo prosta. Mój brat był
narcyzem i tyranem. Widział tylko siebie, jakoś młodszego tego gnojka nie dostrzegał w ogóle i uważał, że to jest mój święty obowiązek mu pomóc, a nie przyszło mu do głowy, żeby pomóc mnie. A co powie pan na temat scenariuszu tego pięknego filmu, który trwa w sierpniu, który będzie przedstawiany przez te piękne nasze 3 dni w Woodstocku? Nie bardzo zrozumiałem pańskie pytanie. Jaki film pan ma na... czy sytuację w ogóle? Tak, sytuację, o to mi chodzi. O cały ten piękny Woodstock, który jest filmem tak naprawdę. Chwilą. Dla mnie jest to film. O to chodzi. Proszę pana, to nie jest film. Są tego bardzo poważne konsekwencje. To, co robicie, dla mnie ma podwójną wartość. Po pierwsze, ratujecie życie ludzi. Zostawmy to. Po drugie, udowadniacie, że każdy system polityczny, który dąży do samowładztwa, do totalitaryzmu, będzie występował przeciw temu, co wy robicie. Ponieważ wy to robicie od siebie, od dołu, a oni chcą, żeby ludzie robili, wykonywali ich pomysły, ich rozkazy. Więc znajdujecie się w konflikcie i pokazujecie zaraz. Dlaczego mamy tutaj wrogów? O co tutaj chodzi? To jest bardzo ważne również. Dziękuję. No do mikrofonu poprosimy, tak. Biegusiem. Niusia, gazu. Powiedział pan, że to jest film o życiu, więc chciałam pana zapytać, za co pan kocha życie, za co pan lubi życie? Między innymi za panią. Życie potrafi być straszne, ale też i piękne. Ale to inaczej. Chimik zła świętej pamięci mówił nie o życiu, a o wódce, ale to samo. Wódka ma swoje dobre, ale też i złe strony. I to samo jest życie. Ma swoje dobre, ale też i piękne strony. Pan Bóg jest doskonałym pejzażystą, mistrzem wszechświata w takich dużych, dużych planach totalnych. W szczególe słabo wypada. No i potem się zmagamy całe życie z jakimś wyrostkiem robaczkowym czy coś takiego. Ale nie, co, po prostu nie wyobrażam sobie, co to znaczy nie być. Więc kocham to, co mi dano. Chyba wszyscy tak. Nie mam jakiejś, wyjątkowo nie jestem przywiązany do życia. Zobaczymy, co tam dalej, bo fizycy kwantowi, jeżeli tutaj są, no to wiedzą, o czym mówię, że doszli do wniosku, że jest nieskończona ilość wszechświatów, czyli wszechświatów równoległych i być może te nasze przygody znajdą jakieś powtórzenie, albo już się gdzieś tam dzieją. Nieskończoność to jest nieskończoność, to jest nie w kij dmuchał. Ale na razie nic mi na ten temat nie wiadomo, więc staram się korzystać jak mogę z tego, co mi dano. I będę tak ciągnął. To tyle. Dzień dobry. Ja mam zapytanie o moim zdaniem najsmutniejsze fragmenty tego filmu, a mianowicie chodzi o młodzież. O kolejne pokolenie, które nie widzi się w roli opiekunów swoich rodziców. Czy tak było w rzeczywistości i czy obejrzeniu tego filmu doszło do jakiejś zmiany w ich podejściu? Obrazili się. Gnoje. Zaraz Bożenka powie, ale ja chciałem powiedzieć, oni nie to, że odmówili opieki. Oni uważają, że opieka powinna być oddana w ręce specjalistów, że oni to zrobią lepiej. Krótko mówiąc, nie brakuje im chęci opieki, tylko po prostu ludzkiej serdeczności. Tego, to dzisiaj jest trudno osiągnąć, bo
cała nasza cywilizacja tak strasznie boi się śmierci, że unika tego tematu. Ja wpadłem w tą sytuację z wściekłości, że mój brat nie ma należytej opieki, że muszę się nim zająć. Wcale nie byłem zadowolony i wcale nie czuję się dobrym człowiekiem z tego powodu, bo wiem, jakie błędy popełniałem i jak mnie to wkurzało. Głupi byłem, ale tak to jest. Natomiast zdałem sobie sprawę, że nikt ani mnie, ani was do takiej roli nie przygotował i nie przygotowuje i nie ma w ogóle takiego myślenia. A wszystkich nas to czeka, że nasi bliscy będą odchodzić, a potem my będziemy odchodzić. Kiedyś był obyczaj, że się umierało w rodzinie, wygłaszało się jakieś tam sentencje jeszcze przed śmiercią. Znacie ten dowcip o starym playboyu, który umierał? No to wam powiem. Umiera stary playboy. Zebrała się cała rodzina, dzieci, żony, ciotki, pociotki. I on mówi, umieram i teraz opowiem wam prawdę o sobie. Byłem playboyem, miałem kochanki, najlepsze samochody, pieniądze wyrzucałem przez okno. Piłem, szalałem. Ale jakiś człowiek powiedział mi, słuchaj, jak będziesz prowadził taki tryb życia, to zostaniesz samotny. Jak będziesz umierał, to nikt ci nawet szklanki wody nie poda. No przestraszyłem się, poznałem ciebie, droga żono, potem przyszły dzieci, potem ciotki, babcie i tak dalej. Ciężko na was harowałem i teraz umieram. I kurwa, nie chce mi się pić. No więc tej takiej ludzkiego otoczenia brakuje. Zresztą też mi się przypomniała, jak pewna hrabina francuska na końcu uczty powiedziała, pospieszcie się z deserem, bo umieram. Bożenko, ty chciałaś coś powiedzieć. Ale ja chciałam dodać tutaj do pytania pani, że autentyczne dzieci w filmie, to są dzieci Janusza Kondratiuka, one zagrały tę scenę, ale tak się zdarzyło, że Janusz chwilę po filmie wylądował poważnie w szpitalu i dzieci były przy nim, z zagranicy przyjeżdżała córka bardzo często, także on nie ma tak w domu źle. Ale te słowa padły, tak to było. Witam panie reżyserze. Ja chciałbym zadać takie pytanie. Ten film, ja go widziałem, on jest bardzo intymny, bardzo wnika w środek rodziny. I czy nie bał się pan tak odsłonić przed szeroką publicznością? To moje pierwsze pytanie. A drugie, kiedyś dziennikarze zapytali Kieślowskiego, kogo wśród młodych reżyserów naznaczyłby na taką gwiazdę? Kogo widziałby jako reżysera, który ma szansę osiągnąć wielki sukces? I to też pytanie do pana, kogo by pan wśród młodych polskich reżyserów widział jako kogoś z szansą na wielką karierę? Wśród młodych reżyserów? Wśród młodych polskich reżyserów. Czy reżyserek? Reżyserów, reżyserek. Bo reżyserzy nie mają szans. Dziewczyny was leją na łeb teraz. No, ja nie pamiętam nazwisk. Dobra, to olejmy to. No, wie pan, jest dużo młodych, a już zapomnianych, no więc... To olejmy to, ale pana film, Jak pies z kotem, czy to nie było zbyt intymne? Nie bał się pan krytyki ludzi, którzy spoza rodziny, ale też w rodzinie. Jak oni zareagują na ten bardzo intymny film? Bardzo się bałem tego i bałem się również tego, że uznają może ludzie, że ja to robię, żeby się przedstawić jako dobry brat. Mam nadzieję, że nie dopuściłem do tego, ale wie pan co, w dzisiejszych czasach takie pytanie jest właściwie nie na miejscu. Dzisiaj przeczytałem w Onecie najważniejsza wiadomość, że jak się nazywa ten, co mówi teraz my, teraz wy, no ten showman. Szymon Majewski popadł w depresję i mówi o tym. Więc wie pan, ludzie wygadują o sobie straszne rzeczy w tej chwili, ukryte ciąże. Chwalą się właściwie, a nawet oszukują, że mają pewne bardzo intymne dramaty i wyciągają to na zewnątrz. Ta kultura zaczęła tym żyć, także się nie pękam, no. To jeszcze może dopytam, a czy miał pan pomysł na to,
co ludzie powinni czuć po tym filmie? Czy uważa pan, że to jest interpretacja każdej z osób, jak o to odbierze i co ma sobie pomyśleć po tym? Wie pan, byłem po pierwszej projekcji bardzo zaskoczony, że ludzie płaczą łzami normalnie. Ale zrozumiałem, że bardzo wielu znajduje się w podobnej sytuacji i to biorą to wprost. Ale ja chciałem, moim celem było jedno, żebyście wy, czyli widzowie, wyszli z tego kina, no może o ciupinkę lepsi niż żeście tam weszli. Dlatego go zrobiłem. Dzięki. Ja jeszcze tylko dodam, że Janusz, jak robił ten film, taką miał obawę, tak mówiłeś, czy on trafi do młodych, czy kogoś to będzie właśnie z młodych ludzi interesowało. A potem miałam taką przyjemność, że przejeździłam trochę świata z tym filmem. Byłam z nim w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, byłam na Camer Image i właśnie tam wszędzie byli ludzie młodzi. I miałam niesamowite spotkania po tym filmie i oni właśnie mieli też potrzebę podejść do mikrofonu i opowiedzieć mi swoje historie o odprowadzaniu babci ukochanej, o rodzicach. Także nie jest tak, jak się myśli, że my młodzi mamy tylko smartfony, laptopy, elektronikę w głowie i wszystko na sprzedaż i właśnie, nie wiem, żyjemy w jakiejś chmurze. Życie jest życie, to koło życia jest takie, jak jest. Rodzimy się, umieramy, przychodzą następni i my wszyscy w tym kole musimy, czy nam się to podoba, czy nie, tkwić. I tylko od nas zależy, na ile wypełnimy to szacunkiem i miłością do siebie samych. Nie chcę państwa... Też byłem młody i też mi się wydawało, że młodość jest bardzo długim okresem w życiu. Tymczasem jest bardzo krótkim. Najdłuższym okresem jest ta ohydna starość. Ale trudno się do tego przekonać, ale potem się w tym jest. Jeszcze z tymi problemami wszystkimi, które nasze państwo tworzy dla emerytów i tak dalej. Oni muszą bardzo długo żyć w tej chwili. Długo za długo. Także przygotujcie się na tą konieczną przygodę. Dzień dobry. Dużo mówimy o panu, o reżyserze, o roli reżysera we współczesnej kulturze, a ja bym chciała się spytać o rolę aktora we współczesnych mediach, którą ja odbieram jako media, w której mamy bardzo wiele aktorów osobistości, celebrytów, którzy bardzo często zarabiają pieniądze nawet za samą obecność w filmie, za samo pokazanie twarzy. I według mnie często dzisiaj współczesny aktor bardziej widza bawi niż dla niego jest. I ja chciałabym się spytać pani Bożeny, kim pani jest dla współczesnego widza jako aktorka? Co pani uważa, współczesny aktor może zrobić dla widza, z czym dla niego przychodzi, ponieważ bardzo często mówimy o różnych definicjach aktora, o jego roli, o jego powinności dla widza, dla współczesnego widza. Czasami aktor przekazuje jakąś prawdę, nawiązuje z widzem dialog i dzisiejszy współczesny widz zadowala się bardzo często nowym, czymś świeżym, takim szokiem, bawieniem się, widzeniem samego aktora. Zadowala się widzeniem samej twarzy swojego ulubionego aktora. A kim... A czy to dobrze? Pani zdaniem? Znaczy, ja uważam, że jest to dość powierzchowne. Ja bardzo lubię, może tak też metaforycznie, rozmawiać z aktorem, jakby odnajdywać w nim trochę siebie i starać się go zrozumieć, nawiązać jakiś dialog. Ja też wychodzę bardziej od strony aktora teatralnego, gdzie jakby najważniejsza jest dla mnie obecność samego człowieka, nie tylko aktora jako twarzy, tylko jego takiej indywidualnej wrażliwości. I to mnie niesamowicie ciekawi, jakby kim pani jest dla współczesnego widza, z czym pani przychodzi, czy przychodzi pani z jakąś prawdą, z wrażliwością. Mówię, współczesny widz dzisiaj jest bardzo szybki, bardzo taki łaknący twarzy, jak te twarze, chce zapłacić za twarz. A jednak mamy doświadczenie, wiem, że to w filmie wygląda inaczej, tylko też pytam bardziej o aktora teatralnego. Ale mówimy o filmie, więc może pani powie z obu stron, kim pani za współczesnego widza. I jest to zdecydowanie pytanie bardziej do pani niż do pana reżysera teraz. Ale ja tylko wtrącę jedno zdanie przed tym, bo pani zamazuje trochę. Pani myli celebrytów z aktorami. Proszę oddzielić się. Możliwe, pewnie. To jest
jest bardzo pytanie takie emocjonalne twoje i to jest pytanie, które ja sobie też ciągle zadaję. I powiem szczerze, że nie mam recepty na to, jak dzisiaj współczesny aktor ma funkcjonować w dzisiejszym świecie. Mamy różne przykłady. Są aktorzy działający bardzo politycznie na przykład, bardzo dający swoją twarz ideom, w które wierzą. Są aktorzy, tak jak mówisz, że piją po prostu na Facebooku z jakiejś szklanki i dostają 25 tysięcy za to, że wypili z tej szklanki i po prostu tylko to robią. Generalnie są cali na sprzedaż i tego też nie potępiam, tak? Ja tego ani nie chcę oceniać, ani nie potępiać. Jest teraz, jak to w twoim filmie było, w Dziewczynach do wzięcia jest bardzo wiele możliwości, bardzo wiele. Każdy ze swoją wrażliwością musi się w to wpisać. Ja z moją nie wpisuję się w sprzedawanie siebie. Bardzo chronię swoją prywatność, bardzo uważam, że powinniśmy jednak rolami i tym, co robimy zawodowo, one powinny za nas mówić, ale jak są rzeczy, że trzeba dać głos i na przykład czasem coś napiszę na Facebooka, jeżeli uważam, że to ma wielkie znaczenie dla, na przykład, bardzo cenię, nie dlatego to mówię, że tu jestem, ale też dlatego to, tu jestem, że to powiem, bardzo cenię to, co wy robicie, co robi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i co robi Jurek Owsiak. I nie mogę patrzeć, jak od lat Jurek Owsiak jest sekowany i pomniejszana jest jego praca. I jeżeli jestem proszona o powiedzenie czegoś na ten temat, to zawsze powiem. Zawsze będę brała udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zawsze będę brała udział w licytacjach i to robię co roku. Wołominie licytuje Złote Serduszko i jest to dla mnie zaszczyt, a jest to też moja postawa, prawda? Uważam, chciałabym, żeby były czasy, te czasy się skończyły, myślę, że możemy ze swoją wrażliwością być dla siebie, a mówić tym, jak gramy, co robimy. Te czasy się skończyły, podkreślam. I niektórzy aktorzy bardzo z tego powodu cierpią, bardzo wrażliwi i bardzo wybitni aktorzy często tracą rolę tylko dlatego, że nie chcą pić z takiego kubka. Super, bardzo dziękuję. Ja przy okazji jeszcze chciałem wyjaśnić sprawę tych celebrytów nieszczęsnych, ponieważ według mojej opinii, to jest moje zdanie, nie wiem, celebryta to jest postać sztucznie wykreowana przez media, którą media później używają tak jak żywego człowieka. To znaczy starają się wzbudzić zainteresowanie widza tym sztucznym bytem właściwie, co on robi, czy go zęby bolą, czy żona rzuciła i tak dalej. I z tego żyją. Mają to jakby w swojej bibliotece. Ale są prawdziwi ludzie oprócz tego i tymi się media mnie interesują i są aktorzy. Aktorzy są w znacznym stopniu zależni od jeszcze czegoś. To nie wystarczy być dobrym aktorem, tylko trzeba jeszcze znaleźć dobry tekst, dobrego reżysera, i dobrą chwilę dziejową, powiedziałbym, moment, i wtedy dopiero można zaistnieć. Aktor sam nic nie może. Ale wydaje mi się, że też to, wracając jeszcze do pytania los aktora, dzisiaj też od was bardzo dużo zależy, co wy wybieracie, co wy oglądacie, czego wy pragniecie i często ludzie robią te, na przykład tak pojawienie się, nie wiem czy pamiętacie Big Brothera w Polsce pierwszy raz. Ja wtedy kończyłam szkołę, byłam na trzecim roku, byłam przed dyplomami i myśmy siedzieli w akademiku, pamiętam, oglądaliśmy Big Brothera i byliśmy przerażeni, co nadchodzi, bo ci ludzie ściągali całą uwagę, nie było ważne w ogóle, co leciało w tym czasie w telewizji, czy jakiś teatr telewizji, czy jakiś film i wiedzieliśmy, że nadchodzi coś nowego i to nadeszło. Teraz aktorem może być każdy, jak wiecie, i celebrytą. Wystarczy, że posiedzi zamknięty w domu Wielkiego Brata. Celebryci po prostu są znani z tego, że są znani. Natomiast ci ludzie, którzy z nami tutaj siedzą na scenie, są znani z tego, że są artystami. Ja myślę, że to jest podstawowa różnica. Naprawdę nie ma już więcej pytań? Tyle ludzi i nikt nie ma żadnych problemów do rozwiązania. Dobrze, no jeśli tak, to będziemy kończyli. Proszę Państwa, no bardzo dziękujemy za to, że przyszliście tak licznie, zupełnie niespodziewane.
Ten cały festiwal jeszcze się nie rozpoczął, a wy już tu. Więc jeszcze raz dziękuję w imieniu waszych głównych gości i do zobaczenia. Kochani, ogromne brawa! Ogromne brawa dla naszych gości. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Brawa dla naszych gości, pierwszych gości Akademii Sztuk Przepięknych na 25. Poland Rock Festival. Brawo! Bożena Stachura, Janusz Kondratiuk. I chrońcie tego owsiaka, bo to jest prawdziwy skarb narodowy, prawdziwy. Tradycyjnie prosimy o autograf na fotelu. Jeszcze zdjęcie. Michał? Oczywiście. Na koszulka i fotel. Wszyscy to wszyscy. I jeszcze poproszę do zdjęcia z publicznością. Kochani, proszę zostańcie z nami. Będzie zdjęcie z publicznością tradycyjne. Zapraszam was, jeżeli moglibyście stanąć tutaj i odwrócić się w stronę... fotografa. Tyłem do nich. Tak, tyłem do publiczności. Mistrz od nagłośnienia, pamiętaj o mikrofonie, bo się pogniewamy. Zdjęcie! Dawaj. Z tyłu hałas! Bardzo wam dziękujemy. Wytrzymaliście? Super widownia. Bo musi być super widownia. Bożena, tu też dostaniesz od nas takie pamiątkowe obok obrazka z Komunii Świętej, sobie to powieś. To jest dla ciebie. Janusz, dajemy dyplomy. I to nie jest trofeum myśliwskie, tylko po prostu ładne bardzo trofeum i pamiątki bardzo dla ciebie. I Michał, dziękujemy bardzo, żebyście mogli pokazać w domu, że tu byliście. Bardzo wam dziękujemy. Panie Jurku. Jeszcze w życiu nie dostałem tak pięknego prezentu za zrobienie niczego, to prawda. Dziękuję bardzo. Ja tego człowieka uwielbiam, który tu koło mnie stoi. Wy też to wiecie. I bądźcie z nim zawsze tak, jak jesteście. I róbcie to, co robicie.